Siemaneczko kochani, u nas tak wygląda sytuacja, przyszła zima, trochę śniegu napadało, a ja niestety muszę jechać po wodę. Zaraz wam pokażę, jak wygląda mój ciągnik. Na szczęście odpalił bez problemu, jeden plus. Wejście do chlewa. Tak u nas wyglądają Mazury. Blisko Suwałk. Jak tu mówią, biegun zimna. Śniegu co nie miara. Ale dajemy sobie radę. Mamy kotka? Zenek, żeś dobrze wjeżdżał tym samochodem. Bo co mówisz, że masz ten? I bierz kota, zobacz. Po co mi kota? No powiedział o kotę.
Nie widzę tego kota. O, jest, jest i kotek. Dobra. Ty, kocie, kocie, kocie. Chodź. Ej, kci, kci, kci. O, jaki fajny kotek. Jo. Podnieś ogon do góry. Chodź, no, chodź. No, o. Nie widać. Ciemno już. To, pokaż mu futro. Futro, kiwa. Futro. No, ale golf to idzie, idzie, idzie. Dobrze on, zamiata. On się nie boi. Ale to dobre stare samochody. I on ma przód ciężejszy, tył ma bardzo lekki. I nie blokuje. Ale a Audica jest to, że czy Passat, on kurwa jest cały długi. I jego wyciągnąć, to trzeba mieć, wiesz. Ale i chyba opony jeszcze masz w miarę dobre. Ja mam siłówki dobre. No, to dużo pomaga. Trochę się uspokoiło. Zenek golfem wjechał. Tak jak słyszeliście, golf zamiata. No, trzeba zaraz kury zamknąć. Tutaj mam sobie chlebik ocznieżony. Wody przywiozłem. O, ciągnik stoi. Tu trochę kaszy się zrobiło. Ludzie narzekali, że zimy nie ma. No to proszę bardzo, śniegu nawaliło. I tak dzisiaj minął dzień na Mazurach, w małej miejscowości. Brama pewnie będzie otwarta, nie ma co zamykać, bo śniegu pełno. Najważniejsze, że wyjazd jest. Tu odśnieżone. I tak leci. Nie wiem, czy będzie mnie widać. Mam nadzieję, że wam materiał się podobał. Ja tu tak, kurde, idę, przedzieram się jeszcze przez te resztki śniegu. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, hejka.